Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Yes Your Grace. Generalnie czas do przybycia Kinga, Króla Jedrika, 2 tygodnie. Musimy 2 tygodnie wytrwać jeszcze pod oblężeniem miasta. Mamy zapasy. W poprzednim odcinku nie dałem zapasom jakby tej ludności, która do nas przybyła. Nie wiem w sumie, czy to była dobra decyzja, bo nie wiem, czy oni przeżyli, ale tak sobie myślałem, że może można oszczędzić trochę zapasów i ich jakby część tylko przetrwa, czy coś. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Tak czy siak, jest Your Grace w poprzednim odcinku. Oprócz tego, że mamy oblężenie, to jeszcze niedźwiedź, czyli zwierzątko naszej córki, uratowało ją. Niesamowite. Nie sądziłem, że to się wydarzy, ale... Znaczy gdzieś w głębi duszy czułem, że dobrym pomysłem będzie tego niedźwiedzia mimo wszystko zatrzymać. Oblężenie grewno, tydzień drugi. Iwo z pewnością mnie sądził, że możemy wytrzymać tak długo. Te mury mogą wytrzymać więcej niż mogłoby się wydawać. Odnośnie zasobów. Wieśniacy, którzy nie dostali zapasów w zeszłym tygodniu, uciekli. Zadowolenie naszych ludzi zdecydowanie maleje. Wieśniacy, których pozwolono wejść do naszych murów, uciekli po tym, jak ich nie nakarmiono. Zebrali ze sobą trochę złota. Ajajaj. To może trzeba było ich jednak nakarmić? Niedobrze. Ach, ale teraz to już nie za bardzo jest jak to odwrócić, bo byśmy musieli cały dzień od nowa przeprowadzić. No trudno. Podjęliśmy pewne decyzje. Nie, moment, tak? Zbliżałem się ludzie. Kolejny dzień rzucanie głazów, a może to jest strzał? Które tym razem? Pieści i łańcuchy? Co to za zapach? Kadzidło? Próbują uśpić naszego ducha walki. Nie bójcie się, moi bracia! Będziemy bronić naszego zamku! Nie mogę oddychać! Ten dym nie wyrządzi żadnej krzywdy, to tylko w swojej głowie! Iwo uważa, że może obniżyć nasze morale i wygląda na to, że mu się udaje! Może uda mi się znaleźć coś lub kogoś, kto pomoże usunąć tę mgłę! Doskonale! Jeśli tak, nie jest! Daj mi, jeśli tak, nie jest, daj mi znać! Mogę nakazać mężczyznom, aby to przeczekali! Tak, ja jestem tak z ciekawości. 49. A 48 to jaki byłby? To było chyba by... Poczekaj, ja to zobaczę, jak bardzo byśmy... No właśnie. To mega byśmy się w ten... wkopywali. Kurde, to byśmy się mega cofnęli. To nie chcę się aż tak cofnąć. To pomyliło mi się. Poczekajcie. Dobra, gałganki. Udało mi się wczytać ostatecznie grę tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. I ostatnio, jak pytaliśmy wieśniaków... Tutaj, to mieliśmy opcję, żeby dać im zapasów. Dobra, wiecie co? Dam im te zapasy. Mam naprawdę dużo tych zapasów, więc sobie tak myślę, że damy im te zapasy. Bo chciałem im dać te zapasy, jakoś tak wyszło, że ostatecznie ich nie dałem. Więc... No, więc teraz im damy te zapasy. Dobra, i teraz już wszyscy dostali zapasy. Pójdę odpocząć. A poczekaj, jeszcze chyba miałem pogadać wtedy z naszą, tak mi się wydaje, z naszą żonką. Chodźmy na chwilę, bo chyba z nią nie pogadaliśmy tutaj. Dobra, i teraz wracamy do naszego punktu wyjścia. Czas do przybycia króla Riedrika, 2 tygodnie. Zapisz i kontynuuj. Oblężenie grewno, tydzień drugi. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Teraz na pewno wieśniacy raczej nie uciekli. Zobaczymy, co się wydarzyło. Iwo z pewnością nie sądzi, że możemy wytrzymać tak długo. Te mury mogą wytrzymać więcej niż mogłoby się wydawać. Odnośnie zasobów. Wieśniacy, którzy nie dostali zapasów zeszłym... Przecież dałem im zapasy! Nie no, nie wiem o co chodzi. Przecież dawałem im... Było wprost... Nie wiem, jak jest upośledzony. Jestem przecież wprost im dałem zapasy. To co jest do cholery? Dobra. A, bo to było... Nie wiem, bo to było ich tam kilku, czy coś? Że ja co musiałem z każdym wieśniakiem porozmawiać? Dobra, już nie będziemy wczytywać gry. Trudno. To nie próbowałem im dać zapasy, nie wyszło. Kolejny dzień rzucania głazów. A możesz deszcz... A możesz deszcz strzał? Który tym razem? Które tym razem? Pieści i łańcuchy? Co to za zapach, kacidło? Próbują uśpić naszego ducha walki! Nie bójcie się, moi bracia! Będziemy bronić naszego zamku! Nie mogę oddychać!
Ten dym nie wyrządzi ci żadnej krzywdy, to tylko w twojej głowie! Może uda mi się znaleźć coś lub kogoś, kto pomoże usunąć tę mgłę. Doskonale! Jeśli tak nie jest, daj mi znać. Mogę nakazać mężczyznom, aby to przeczekali, wasza wysokość. Dobra, zgaduję, że tutaj pewnie musimy wykorzystać wiedźmę do tego. Och, coś czuję, że wszyscy nasi przyjaciele zginą. Mogę iść na mur. Może uda mi się wykorzystać ich sztuczki. Czy to nie jest niebezpieczne? Być może, ale czy mamy wybór? Pozbądź się dymu. W porządku, pozbądź się dymu. Uważaj na siebie. Zawsze uważam. Wszyscy moi ludzie poumierają. To się nie skończy dobrze. Lepiej sprawdzę, jak to wygląda u góry. Dym znika! Czarownica wykonała swoją robotę. Zdaje się, że zapłaciła najwyższą cenę, wasza wysokość. Mamy czysty strzał, wasza wysokość. Łucznicy! Mgła zniknęła! Mamy szansę na czysty strzał! Szykować strzały! Ognia! Dobra, trochę z nich poszło. Przygotować się! Szykować strzały! Ognia! Nasza wysokość, nasze zapasy płoną! Nie możemy sobie pozwolić na stracenie żadnych skrzyń! Jeśli opuścimy mur, damy wrogowi złapać oddech! Będą naciskać mocy i na pewno poniesiemy stratę, wasza wysokość! Jeśli nie ugasimy ognia, z pewnością stracimy trochę zapasów! Musimy zgasić ogień! Zbierz ludzi i ugaś ogień! Nasze zapasy już są ograniczone! Zostanę zresztą, utrzymamy pozycję! Łucznicy! Dobra, trochę ich tam padło pod wpływem naszych łuczników. To był długi, wyczerpujący dzień. Atana napierała godzinami, ale król Elik przeżyli kolejny dzień. No udało się przeżyć, co nie oprócz wiedźmy i tego. Uratowani wieśniacy to są zwykli wieśniacy. Ja pierdzielę, to im i im trzeba dawać zapasy. Dobra, pogadajmy z doradcą. Czy wszystko w porządku, nasza wysokość? Biorąc pod uwagę to wszystko. Daj zapasy mojej rodzinie. Upewnij się, że moja rodzina otrzyma zapasy w tym tygodniu. Jak sobie życzysz? A więc znasz Biankę, prawda? Córkę Stana? Chyba ja się jej oświadczę. Chcesz, żeby generał był twoim teściem? Bla, bla, bla. Ona potrzebuje kogoś, kto się nią zaopiekuje. To moja najlepsza szansa. I król tu jest, wasza wysokość. Powinniście wziąć zasoby. Będziecie potrzebować energii, aby kontynuować dobrą walkę. Nie zawiedziemy cię. Dziękuję, wasza wysokość. Generał potrzebował mnie po drugiej stronie. Biegałem po murze jak szaleniec. Ludzie Atany są wszędzie, trudno nadążyć. Czy z małą Luli wszystko w porządku? Pamiętasz? Oczywiście ma się dobrze, wasza wysokość, dziękuję ci. Bądź silny. Co on pytał? Ech, co do cholery? Nalej mi jeden, aj! Dobra, chyba chciał, żebym się z nim napił. A pogadajmy z generałem. Przeżyliśmy kolejny dzień. Chłopcy dobrze się spisali, ale robią się zmęczeni jak każdy. Mam nadzieję, że wytrzymamy trochę dłużej. Ja też mam taką nadzieję. Wasza wysokość? Dobra, weź to. Masz, powinien wziąć paczkę zasobów. Powinno wam to wystarczyć do następnego tygodnia. Nie jedliśmy już od kilku dni. Dziękuję, wasza wysokość. Po prostu będą trzymać się z daleka? Może. Jak tam inni? Wygląda na to, że wszystko w porządku. Jak sobie radzi reszta mieszczan? Większość ludzi nie chciała pozostać w pobliżu bramy. Uznaliśmy, że będziemy bezpieczniejszy w pobliżu strażników królewskich. Jestem pewien, że tak. Weź te skrzynie ze sobami, podziel się z resztą. Powinno ci to wystarczyć do następnego tygodnia. Tak jest, dziękuję, wasza wysokość. Nie sądziliśmy, że król o nas pamięta. Jesteś dobrym człowiekiem. No i teraz to zadbaliśmy o wszystkich, bo wtedy oczywiście zapomnieliśmy o jednej tej frakcji, jak zwykle. No trudno, próbowaliśmy. Czasami się zdarza, nic na to nie poradzimy. To ile my tych skrzyni rozdaliśmy? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7. No to jeszcze jeden tydzień chyba wytrzymamy, najwyżej wieśniacy znowu nie dostaną jedzenia. Zobaczmy, jak to wygląda z kwestii zapasów.
Ilość dostępnych skrzyń to 3. Dobra, jeszcze jeden tydzień wytrzymamy. To wszystko można dla szale stogoć? Biorąc pod uwagę to wszystko... Dobra. Pozwól sprawdzić co u innych. Chodźmy jeszcze raz na chwilę do królewskiej sypialni. Zapytać się, czy wszystko ok. Nie wiem, co myślę, czy potwory i magie są prawdziwe? Ciągle słyszę, że królowo jest tutaj, ponieważ odprawiamy magię. Próbowałem rzucać w niego zaklęciami, ale to nie działało, ponieważ on wciąż tu jest. Wygląda to, że została okłamana. Wkurza mi to, że moi agenci nie pomogli Rosuni. Czuję się głupio, nawet mając tu Wojtka. Ach, nie mogę być na ciebie zła. To nie twoja wina, jesteś tylko niedźwiedziem. Zrobiłeś co mogłeś, ty Dani. To nie twoja wina. W jego oczach zabiłem jego ojca. Teraz szuka zemsty. Wierzysz, że użyłem magii, by tego dokonać? Wierzę w magię i potwory. Czy to sprawi, że jestem zła? Wierzysz w potwory, ojcze? Ale bądź szczery. Nie ma czegoś te. Wierzę w potwory. Potwory i magia. Chociaż trudno jest widzieć te rzeczy, siedzą w zamku. Nie mam wyboru, muszę w nie wierzyć. Nasi agenci mają do czynienia z nimi przez cały czas. Nawet jeśli nie są częścią naszego świata, dobrze wiedzieć, że możemy komuś pomóc, wysyłając łowcę czy wiedźmę. W oczach Iwo jesteśmy potworami i musi się nas pozbyć, aby mógł lepiej spać w nocy. Obwinia mnie za śmierć twojego ojca i przyzna, i nie przyzna, że jestem niewinny. I po prostu nie wiem dlaczego. Po prostu Iwo jest kurczybykiem, taka prawda. Nie jestem pewny, czy dam radę, Ryk. Jeśli udało mi się wyprowadzić psy, co powstrzyma ich przed spróbowaniem czegoś innego? Będzie dobrze, Aurelia. Wierzysz w to? Masz skat... A, to już znamy tam tekst. Dobra, pogadaliśmy sobie. Wracamy na mur zamków. Wojna cały czas trwa. Dobra, wszyscy nakarmieni. Pójdę odpocząć. Jeśli nie idą spać zbyt późno, potrzebuję ich wypoczętych. Czy rozdałeś już zasoby, wasza wysokość? Tak. Tak, starałem się być uczciwy. Widzimy się rano. Dobra, wystarczy, że jeden tydzień wytrzymamy i gitarę siema. Oblężenie i grewno, tydzień trzeci. A jakby ich trochę zmalało, co nie? Ich siły wyglądają na osłabione. Nasza armia też nie wygląda świetnie. Czy widzisz w oddali te wieże obleżnicze? Tak, przestali się nami bawić. Odnośnie zasobów. Utrzymaliśmy morale na najwyższym możliwym poziomie. Dzięki temu Atama poniosła więcej strat. Wznawiają atak. Nadchodzą w wieże obleżnicze. Wejdź na balistę. Zniszcz wieże obleżnicze. Ucznicy na mój rozkaz! Gotowy na rozkazy. Powiedziałem ucznicy. Gdzie są wszyscy? Są, nie ma ich tu, wasza wysokość. Gotowy? Szykować strzały! Ognia! Zbliżają się! O kurde, dobijają się przez mur. Na szczęście mury są wzmocnione. Do drugiej ściany, teraz! O kurde, co tu się najlepszego dzieje? Gdybyśmy tylko mieli trochę więcej, aby ich odepchnąć. Ach, użyj wszystkiego, co możesz znaleźć. Mieliśmy musimy powalić te drabiny. No więc już za późno. Sekunda, czy ja nie mogłem użyć balisty? Ja jestem ciekaw, czemu ja balisty nie mogłem użyć. Może miałem, mogłem. Tylko musiałem to zrobić. Cholera, wciąż nadchodzą. Nie wytrzymam dłużej. Nie bądź głupi, Bądźcie skupieni, żołnierze. Jeśli się nie uratujecie, nic innego tego nie zrobi. Zostańcie ze mną. Cholera. Czemu na balistę nikt nie poszedł, co nie? Trwała godzinami, ale to jeszcze nie koniec. Bitwa pod murami trwała godzinami, ale to jeszcze nie koniec. Deserter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Sobik? Mam déjà vu. Jest ich zbyt wiele. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go wypuścisz, reszta może podążyć jego śladem. Nasza armia jest jednak niewielka. Potrzebujemy każdy krok zdolny do utrzymania miecza, wasza wysokość. W Davern nie ma miejsca dla tchórzy. Każdego, kto odmówi reprezentowania Davern, spotka sprawiedliwość. Króciutko. Szkoda. Zrobiłeś to, co musiałeś, wasza wysokość. Tutaj, wasza wysokość.
Jak źle jest, generale. Nasi ludzie się boją. Jest środek nocy, a jednak jest tak jasno, jakby sam Svaru chodził po naszych ziemiach. Cienkie mury nie wytrzymają długo i brakuje nam solidnych środków do obrony. Nie mamy wystarczającej liczby mężczyzn, kiedy już wejdą. Nie mamy nic, co moglibyśmy posłać w ich stronę. Słyszysz ten śpiew? Szykują się. Lepiej zacznijmy. Zebrałem uczników ze wszystkich innych murów. Czekałem na ciebie przy bramie, wasza wysokość. Wciąż jest czas na białą flagę. Cholera, najgorzej, że ta balisty nie mogłem użyć. Myślałem, że normalnie tą balistę użyję, a powiedziałem przygód na balistę i nie było w ogóle efektu. Czy był efekt? Nie wiem sam. Dobra. Synowie, moi bracia, staliśmy razem w obliczu najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę w wielu bitwach. Dzisiaj udowodnimy to jeszcze raz. Moi dzielni żołnierze, czas stanąć do walki o wszystko, co kochacie. Za Dawern! Niech losy bitwy się niech losy, niech bitwa zadecyduje o naszych losach. Armia ta niecierpliwiła się. Żołnierze Dawer odpoczywali, gdy tylko było to możliwe. Ale wszyscy musieli być w najwyższym ten. Żołnierze Dawer nie wiedzieli, że bitwa prawie dobiega końca. Królowa czeka na ciebie przy murach zamku, wasza wysokość. Dobra, mamy jeszcze 3 skrzynki zapasów, więc dobra nasza. Nakarmimy żołnierzy, nas nakarmimy i jednych wieśniaków nakarmimy. Nie możemy nakarmić wszystkich niestety, chyba że sobie odmówię jedzenia, ale nie chcę mojej rodzinie odmawiać jedzenia. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę to wszystko, pozwól, że sprawdzę co i później, pozwól, że sprawdzę co u innych. Ponieśliśmy straty. Jeśli mam być szczery, sprawy wyglądają raczej ponuro, wasza wysokość. Czy Dani? Matka jest na murze, kazała mi tu na nią poczekać. Nie martw się, wasza wysokość, zaopiekujemy się twoją córką. Trzymaj się ciepło, kwiatuszku. A gdzie jest Mietek? Został przebity przez szyję. Wypadł przez barierkę na dziedziniec. Wieśniacy musieli położyć go z resztą, nic nie mogli zrobić. A niech mnie. A co z Bianką? Czy udało mu się przynajmniej oświadczyć? Czy ty w ogóle nie ma... Czy to w ogóle ma teraz znaczenie? Nie, nie wygląda to dobrze. Masz rację, lepiej dokończę drinka, póki jeszcze mogę. Bądź silny, pokonamy wroga. Aj. Kiedy skończy się ten koszmar? Nie sądzę, że pójdziemy gdzieś spać. Hej, będzie dobrze. Będziecie bezpieczni. Dobra, chodźmy na mury zamku. Jest balista. Czemu cholera jasna tego nikt nie użył, kiedy powinien? Aurelia? Nie mogłem spać, a Tana robi się niecierpliwa. Kochała to, prawda? Szczęśliwa czy smutna, zawsze tu bywała. Rosunio, minęło tak wiele. Chciałabym zobaczyć jej śmiech, gdy Cedani przyniosła na kuwacza lub gdy miała obsesję na punkcie tego koguta. Chciałabym móc pokłócić się z Asalią o Maję lub o wszystkie psoty, które wycięła jej młodsza siostra. Chciałabym, żeby mogła poznać swojego nowego brata. Na początku byłaby wściekła, ale szybko by go pokochała, wiem o tym. Chciałabym, żebyśmy mogli widzieć, kim staje się Lorsunia. Tak bardzo za nim tęsknię, Eryk. Też za nią tęsknię. Rosunia nigdy nas nie opuściła. Próbowała nas ostrzec, chociaż wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Zawsze opiekowała się swoimi siostrami, chociaż nasze ostatnie chwile nie były wspaniałe. Astaria wyszła za jakiegoś obcego króla. Też za nią... Co? Przecież Astaria nie wyszła za obcego króla. Nie wiem, czy ja źle przeczytałem coś, czy co? Astaria wyszłaby. Masz rację, Dawer byłoby w dobrych rękach. Nie, tam chyba było wyszłaby. Mam nadzieję, że wkrótce się to wszystko skończy. Skończy się. Musimy być silni. Dla niej.
Aurelia? Och, Erik, chcę tylko, żeby to wszystko się skończyło. Jeszcze trochę, kochanie. Dobra, Gauganys. Nie wiem, czy tam dobrze, źle przeczytałem, czy dobrze... Jak wyszłaby, chyba powinno być za tego starego króla. Tak czy siak, losunia, no niestety nic się nie dało zrobić. Losunia zginęła strasznym żywotem swoim. Została spalona żywcem. Dobra, nie jest źle. Sytuacja wydawać by się mogła źle, ale tak naprawdę jakby Atala została mocno osłabiona. Siły Atalii zostały mocno osłabione. Nieźle się bronimy jak na tak niewielką ilość żołnierzy. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę to wszystko. Pozwól, że sprawdzę co u innych. Mogę dać im jakoś zapasy? Czemu nie mogę im dać zapasów? Nie no, mam jeszcze trochę zapasów, co nie? Wypij jeszcze jeden z nami. Ach, czemu nie? Dobra, chyba w tym tygodniu nie rozdajemy zapasów, nie wiem. Chodź, dołącz do nas. O, a ja ja! Naprawdę? To koniec, napijmy się wszyscy. Nie ty, Cedali. Och. Tu jesteś, kochanie. I tak właśnie wypiliśmy sobie drineczka. Są tutaj! Erik! Zabierz te Dani ze sobą! Szybko biegnij do królewskiej sypialni! Już! Dołączę do ciebie później! Atana jest przy bramie! Żołnierze za mną! Wszyscy inni, idźcie dalej w głąb zamku! Żołnierze Davel! Iwo uderza w naszą bramę! Twierdzi, że jesteśmy kłamcami, oszustami! Twierdzi, że bawimy się magią! Nie mógł być dalej od prawdy! Żołnierze Davern! Nie ma czasu na przemówienie. Zalor sunie! Iwo króla tań spalał mi córkę, a teraz przybywa do Davern! Naszego domu! Aby zrobić to samo z resztą nas! Chcą przedrzeć się przez wasze drzwi! Wziąć twoją żonę, zabrać twoje dzieci, zabrać wszystko co należy do ciebie! Nie pozwolimy im na to! Albowiem to jest Davern i będziemy stać na jego straży! Za Davern! Za waszą rodzinę, za Lorsunię. Naprzód! Są w środku! Trzymać się! Jest ich zbyt wiele! Wasza wysokość, musisz iść! Moja rodzina jest bezpieczna w zamku! Muszę chronić swoją rodzinę! Utrzymać szyk! Dobra, cofamy się do rodziny. Król bezpieczny, utrzymać szyk! Gdzie u licha są nasi sojusznicy? Nie wstrzymamy, nie wytrzymamy dłużej! Masakra, co nie? Gdzie jest Klur Jedrik? Co mu tak długo ten? Uratowali nas. Tak to wygląda. Król Jedrik zdążył przybyć na czas.
końcu po pozornie niemożliwym zadaniu Daver zwyciężyło. Udało nam się. Ostateczny rozkaz. Udało nam się. Wygraliśmy. Skończ z nim! Skończ już z nim! Doskonale, Iwo! Udało ci się. 5000 mężczyzn nie zdołało przedostać się przez te mury. Nic, tylko zadrapanie. Jak bogowie cię wysłuchali? Jak bogowie cię wysłuchali? Co zrobiłeś, he? Że wszyscy kich ludzi wybrali ciebie. Obiecałem im, że oczyszczę ten świat magii. Co to za czary? Nie ma magii. Magia nie była zaangażowana. To było tylko dużo przygotowań, ciężka praca i odrobina szczęścia. Wierz mi, gdyby to była magia, byłoby o wiele łatwiej. Co za bzdura! Przestań owijać w bawełnę! Zawarłeś umowę z diabłem! Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Chcę tylko wiedzieć, jak otrułeś mojego ojca. Byłem pewien, że to ty. Nadal mnie za to obwiniasz? Byłem pewien, że to ty. Ty i twoje sztuczki. Niech bogowie cię przeklną. Przygotowałem idealny plan. Podstawiłem wszystkie możliwe dowody. Ząb, fiolka, lis. Z tą różnicą, że... dowody miały wskazywać na osobę, która zabiła ciebie. Nie mojego ojca. Więc to ty! To prawda, przygotowałem truciznę, ale jak nigdy nie planowałem zabić własnego ojca. Próbowałeś... wspomniałeś, że dowody miały wskazywać na mojego zabójcę. Próbowałeś mnie zabić podczas tej nocy poślubnej? To nie było nic osobistego. Nie zachowuj się, jakby to była niespodzianka. Gdybyś szedł z tego tronu, byłbym królem Davern. Z twoją córką u boku nie miałbym problemu z przyjęciem mnie na tron przez lokalnych lordów i baronów. Dzięki wskazówkom, które rozrzuciłem, poprowadziłbym dochodzenie i uwierzcie mi, zrobiłbym o wiele lepszą robotę w przedstawieniu dowodów. Po sądzie królewskim ludzie musieliby być po mojej stronie. Jeśli chodzi o Atanę, prędzej czy później otrzymałbym koronę. Ale udowodniłbym ojcu, że potrafię podjąć działania. A kto wie, może twoje... archiwa miały wskazówki, jak wyleczyć moją matkę. Gdyby tak się stało, znowu wszyscy bylibyśmy wielką, szczęśliwą rodziną. Głupie? Może. Ale czy ty nie próbowałbyś pomóc swoim bliskim? Bez Talesa w perspektywie rządziłbyś Ataną. To brzmi prawdopodobny motyw, prawda? Po raz setny nie otrułem własnego ojca. Kochałem go! Był trudny, odkąd moja matka zachorowała. Modlił się tylko w jej komnacie i szukał lekarstwa. Traktował mnie, jakbym nie istniał. Dlaczego zabiłeś Lorsunię? Zabiłeś moją córkę. To nie może zostać zapomniane. To nadal jest ponad mnie. Co zrobiła, żeby na to zasłużyć? Czy nie wyjaśniłem już tego wystarczająco dobrze? Nie chciałem jej słuchać. Myślała, że jestem kłamcą. Parzyła mi, który jestem pewien, że też próbowała mnie otruć. A jej kot doprowadzał mnie do szaleństwa. Kocie włosy były w moim kielichu, w miejsce w łóżku. Dostał to, na co zasłużył. Co najważniejsze, to ona pomogła ci w walce z Radowią, prawda? Dała ci znać, że nie przyjdziemy, prawdopodobnie dając ci przewagę nad Radowią. Była zdrajczynią. Jaki miałem inny wybór? O zdradzie. Nie pomogłeś tam w bitwie z Radowią. Dlaczego? Czy naprawdę musisz pytać? Miałem nadzieję, że wykonają za mnie całą robotę. Puf! Gdyby cię nie było, tron byłby mój. Szkoda, że mój ojciec tego nie dożył. Nie sądzę, że jest coś jeszcze, czego mógłbym się od ciebie dowiedzieć. Ciągle mówisz, że otrułem Talesa, ale nie ma takiego scenariusza, w którym coś bym na tym zyskał. Ty też nie brzmisz, jakbyś go otruł. Choć jest to frustrujące, wygląda na to, że nigdy nie dowiemy się, kto za tym stoi. Na bogów! Już wygrałeś! Po prostu powiedz mi, Eryk, jak zamieniłeś kubki? Nie zamieniłem. Ty słaby, oślizgły kłamco. Obrzydzasz mnie, jesteś obrzydliwy. Słaby? Śluzowaty? Obrzydliwy? Jest cały śliski i lepki.
Trochę obrzydliwy! Szukałem go wszędzie! Zajrzałem w każdym garnku, nawet w kuchni! To... Otóż to! Plamka ślimak! Zwykłe szczęście! Co? Gdyby nie ślimak Cedani, podano by mi zatrute wino. Cedani powiedziała, że przeszukała każdy garnek w kuchni. Właśnie wtedy musiała zamienić kubki. Zatruty napój, który był przeznaczony dla mnie, został podany Thalesowi. To nie może być, to niewiarygodne! Zostałem pokonany przez ślimaka? Wszystko to z powodu ślimaka? To najlepsze dzieło diabła. Będziesz tego żałował. Iwo, oszczędź sobie pogróżeć, oszczędź sobie oddechu. To koniec. Iwo, król Atany, jesteś oskarżony o zatrucie króla Thalesa i próbę zabicia mnie, króla Daven. Zdrada, masakrowanie cywilów, prowadzenie niesprawiedliwej wojny przeciwko królestwu Daven i przede wszystkim bezwzględne morderstwo księżniczki Lorsuni. Nie zasłużyła na to. Ty owszem. Na ścięcie z nim! Niech gnije w lochu! On nie zasługuje na litość. Spotka cię ostateczna sprawiedliwość. Znów zmów swoje modlitwy. Nie pomogą ci, a lepiej miej nadzieję, że przyniosą ci spokój. To dla ciebie koniec drogi. Dopadła cię ostateczna sprawiedliwość. Jesteś głupcem, sądząc, że to coś zmieni. Atana jest odważna i dumna. Moi ludzie nie przypuszczą tego, gdy usłyszą, że ich król nie żyje. Przygotuj się, bo czeka cię wiek gniewu. Może, ale ciebie tam nie będzie. Iwo, król Atany, został skazany na śmierć za swoje czyny. Nareszcie chwila spokoju. Nie potrwa długo, nim młody książę przejmie władzę. Jakie to uczucie? Szczerze? Nie mogę się doczekać. Robię się za stary na to wszystko. Kto by pomyślał, że siedzenie w jednym miejscu może być tak stresujące? Och, nie musisz mi mówić, byłam tam. Mam nadzieję, że Asalia nie wpadła w żadne kłopoty. Znasz ją, jak zwykle sobie poradzi. Może nas teraz odwiedzi. Od kiedy to już koniec? Oby. Gdzie jest Cedani? Ach, oto i ona. Och, myślisz, że mogłabym kiedykolwiek zaprzyjaźnić się z radowiańskim żubrem? To mógłby być świetny agent. Twoi agenci już nam bardzo pomogli, Cedani. Nawet sobie nie wyobrażasz. Myślisz, że to przetrwa? Masz na myśli ten spokojny horyzont? Mhm. Tylko czas powie. Koniec. Zdecydowałeś zabić Iwo. To tak, Paloma, żona to Thalesa, nigdy nie wyzdrowiała z choroby. Jak się okazało, żadna ilość krwi przelanej w imię Boga nie może odmienić czyjegoś losu. Następca tronu Atany traktował porażkę swojego poprzednika jako haniebne marnotrawstwo zasobów i przyrzekł, że nie będzie próbował powtarzać jego wyczynów. Mając to na uwadze, Atana zaczęła gromadzić nowe jednostki pod ich sztandarem. Nowa wojna była na krawędzi dnia. O kurde. Zdecydowałeś się zabić Bejrana za to, co zrobił. Bez kogoś, kto by ich poprowadził, wolni ludzie Bejrana rozproszyli się po krainie, wiecznie w strachu próbując ukryć swoje akcenty. Żaden radowian nigdy nie czułby się bezpiecznie w Davern. Uciec z Mają. Choć Eryk nigdy więcej nie widział swojej córki, nigdy nie zapomniała wysłać mu listu o swoich ostatnich przygodach z Mają, miłością jej życia. Eryk spał lepiej w nocy, wiedząc, że Asalia była szczęśliwa. Byłeś dobrze przygotowany do wojny z Atanem. Dzięki twojej obronie Cedani przetrwała wszystkie okropności. Ostatnie wojny wydawały się odległą przeszłością, dzięki zawsze wesołej Cedani. Kwiatuszku, jak lubił ją nazywać Eryk, nadal dawała radość ludziom z jej pozytywnym nastawieniem, lub wciąż była męcząca w zależności od perspektywy. Byłeś dobrze przygotowany do wojny z Ataną, dzięki twojej obronie Cedani przetrwała wszystkie okropności. Czyli widzicie, Cedani mogła zginąć. Po tym, jak nie udało się znaleźć prawdziwego sprawcy, Aundri wziął na siebie winę za śmierć Thalesa, aby uratować twoje życie. Po pokonaniu Atany, Eryk był w stanie ujawnić prawdę o zabójcy Thalesa, uspokajając pamięć o Aundrim. Niemniej jednak, bardzo im go brakowało.
Królowa Aurela przetrwała do końca. Królowa Aurela była wdzięczna, widząc koniec okropnej wojny. W dalszym ciągu wspierała Eryka w jego przyszłych wyzwaniach. Pomimo wyzwań udało ci się pozyskać spadkobiercę bez narażenia życia swoich bliskich. Ukończyłeś rytuał bez błędów. Bitwa za Taną zadała prawdziwy cios w zdrowie Eryka. Książę Edward wniósł wiele radości w życie Eryka i Aurelii. Chociaż zdrowie Eryka pogorszyło się z czasem, czuł się spokojny, wiedząc, że ma prawowitego następcę tronu. Dawer nadal prosperował dzięki twojemu rządowi. Po wielu latach panowania króla Eryka nad Dawer nadszedł czas, aby książę Edward, syn Eryka, wziął na siebie ciężar korony. Młody król, podobnie jak jego ojciec, miał przed sobą wiele trudnych wyborów, ale to inna historia. I to wszystko. Aż do ostatniej chwili król Elek nie przestawał żałować niektórych swoich decyzji, pragnąc cofnąć czas, aby zmienić przynajmniej jedną z nich. Dziękuję za grę, wasza wysokość. Och, piękna. Och, piękna historia. A się trochę wzruszyłem tym wszystkim. Koniec. Ukończyliśmy grę. Udało się. O kurde. Nie wiem, być może nie dało się Lorsuni uratować. Wychodzi na to, że chyba się nie dało. Nie wiem, ciężko powiedzieć, jakie byłoby oficjalne zakończenie. Jedno jest pewne. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby przetrwać i udało się. Nasza żona przeżyła, mamy spadkobiercę tronu. Nasza córka Cedani przeżyła, Saria była szczęśliwa. Obroniliśmy nasze królestwo. Udało się. Ale to była dobra gra, masakra. Nice. I co dużo mówić. O Boże, przepraszam, ale... O, po prostu się cieszę. Może się udało, bo naprawdę... Martwiłem się. Ach, masakra. O. No tak, byłem też bezwzględny, nie mogłem pozwolić, żeby Ivo przeżył. Nie mogłem pozwolić, by Beiran przeżył. Ostrą ręką, mocną ręką, ale w porządku do moich ludzi, którzy żyli w moim kraju. To była seria z gry Yes, Your Grace. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za odcineczek, było super. Dobra nutka w ogóle, tak abstrahując. Ale chyba nie mogę tego pominąć. No, chyba się tego pominąć nie da. Thanks you for playing. Hello.